Zbrodnia katyńska dotknęła wielu obywateli Rzeczpospolitej. Bez względu na ich pochodzenie, wykształcenie, majętność czy wyznanie, wszyscy padli ofiarą sowieckiej zbrodni. W Miednoje, znajdującym się około 200 km na północny zachód od Moskwy, spoczęły szczątki ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, żołnierzy Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych. Każda z ofiar zbrodni katyńskiej pozostawiła po sobie rodzinę, pozostawiły po sobie historię, a historia ofiar dopiero mogła być opowiedziana, gdy 13 kwietnia 1990 roku Rosja oficjalnie przyznała się do popełnienia tej straszliwej zbrodni. Od 1937 roku na terenie Miednoje NKWD mordowało ludzi. Gdy do niewoli po 17 września 1939 roku dostali się polscy jeńcy, w tym funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, zostali przeniesieni z obozów przejściowych do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Gdy 5 marca Sowieci podpisali dokument skazujący ich na śmierć, było wiadomym, że jako świadomi obywatele, świadomi funkcjonariusze zostaną zlikwidowani. Dla Sowietów nie miało żadnego znaczenia, iż łamią wszelkie prawa wojenne oraz prawa cywilizowanego świata. Od 5 kwietnia jeńcy byli systematycznie mordowani strzałem w tył głowy. W więzieniu obwodowego zarządu NKWD w Kalininie, obecnie Twerze, egzekucjami kierował i osobiście w nich uczestniczył główny kat NKWD Wasilii Błochin. W 1991 roku Dmitrij Tokariew złożył zeznanie przed rosyjskim prokuratorem. Możemy w nim odczytać. Technologia była wypracowana przez Błochina, tak i komendanta naszego zarządu NKWD Rubanowa. Obili oni wojłokiem drzwi wychodzące na korytarz, by nie było słychać strzałów w celach. Następnie wyprowadzali skazanych, tak będziemy mówić. Przez korytarz skręcali w lewo, gdzie była czerwona świetlica. W czerwonej świetlicy sprawdzali według listy, czy zgadzają się dane. Niezwłocznie zakładali mu kajdanki i wyprowadzali do celi, gdzie dokonywano rozstrzelania. Ściany celi też były obite materiałem dźwiękochłonnym. A gdy już zakończyli tę całą brudną sprawę, to Moskwianie urządzili w swoim wagonie, salonce coś w rodzaju bankietu. Gdy 13 kwietnia 1990 roku agencja TASS opublikowała komunikat władz Związku Radzieckiego potwierdzający odpowiedzialność za dokonanie mordu, poszukiwaniami mogił, szczątków, policjantów zajął się kaliniński oddział rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał, czyli Twerski Memoriał. Dzięki ciężkiej pracy uzyskał memoriał informację o ukryciu szczątków w okolicach wsi Jamok i Miednoje na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD. Nad mogiłami, bezimiennymi mogiłami ofiar tej sowieckiej zbrodni NKWD wybudowało szamba. W sierpniu 1991 roku przeprowadzono pierwsze czynności ekshumacyjne z udziałem polskich prokuratorów i polskich specjalistów. Udało się wówczas zlokalizować kilka grobów ze szczątkami przede wszystkim policjantów. W latach 1994-95 badania na tym terenie z udziałem specjalistów Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa doprowadziły do lokalizacji 23 dołów śmierci ze szczątkami jeńców obozu ostaszkowskiego. W latach 1999-2000 z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Miednoje powstał polski cmentarz wojenny, na którym znajduje się 25 zbiorowych mogił skrywających ponad 6300 jeńców obozu w Ostaszkowie. Musimy cały czas mieć na uwadze to, że Policja Państwowa, jak i Policja Województwa Śląskiego, leśnicy, kolejarze, Korpus Ochrony Pogranicza, Straż Więzienna to również ofiary tej sowieckiej zbrodni. W zbrodni katyńskiej zamordowano nie tylko oficerów Wojska Polskiego,
Amiednoje jest dowodem na to, że policjanci byli traktowani również jako ci, którzy zdaniem władzy sowieckiej nie byli w stanie zmienić swojego myślenia i nastawienia do Sowietów. I policjantów, tak jak wszystkie inne ofiary zbrodni katyńskiej, skazano polityczną decyzją najwyższych władz sowieckich. Nie tylko dlatego, że byli obywatelami Rzeczpospolitej, ale również dlatego, że mogli w przyszłości stanowić poważne zagrożenie dla państwa sowieckiego i dla Sowietów, którzy anektowali wschodnie rubieże Rzeczpospolitej. Miednoje jako symbol policji to niezwykle ważne miejsce, bowiem wielu policjantów, cała rzesza funkcjonariuszy pamięta o swoich kolegach, którzy zostali zamordowani przez Sowietów. To współcześni policjanci pielęgnują tradycję, pielęgnują przede wszystkim pamięć o tych, którzy stali się ofiarami sowieckiej zbrodni.